Grzyby to nie jedyna rzecz, którą można znaleźć w czasie przeczesywania leśnych zakamarków. Grzybiarze pokazali swoje znalezisko policjantom na komisariacie, pilnie ewakuowano aż 43 osoby. Sytuacja mogła skończyć się ogromną tragedią, funkcjonariusze apelują o rozsądek. Dwaj mężczyźni poszli do lasu na grzyby, ale w koszykach przynieśli coś, co zmroziło krew w żyłach policjantów. Kiedy funkcjonariusze zrozumieli, co pokazują im dwaj grzybiarze, natychmiast ogłosili pilną ewakuację. Przez lekkomyślność mężczyzn, grzybobranie mogło się skończyć ogromną tragedią. Grzyby to nie jedyna rzecz, którą można znaleźć w leśnym runie. Mężczyźni w czasie grzybobrania natknęli się na nietypowe znalezisko, swoje odkrycie zapakowali do koszyków i zanieśli na komisariat policji w Lubaniu w województwie dolnośląskim. Kiedy funkcjonariusze zrozumieli, na co patrzą, pobledli z przerażenia. Natychmiast zarządzono pilną ewakuację wszystkich pracowników komisariatu, a także osadzonych w areszcie oraz mieszkańców z 8 okolicznych budynków. Łącznie ewakuowano 43 osoby, a droga przy budynku komendy została zamknięta i czasowo wstrzymano na niej całkowicie zarówno ruch kołowy, jak i pieszy. Grzybiarze przynieśli na komisariat nie wybuchy z II wojny światowej. Okazało się, że grzybiarze z lasu przynieśli dwa granaty moździerzowe z czasów II wojny światowej. Zamiast wezwać na miejsce służby, mężczyźni zapakowali niewybuchy i przynieśli je na komisariat. Funkcjonariusze policji natychmiast zabezpieczyli teren wokół posterunku i wezwali patrol saperski z Bolesławca. Dwa, trzy. Saperzy przejęli niewybuchy, a następnie bezpiecznie je zdetonowali. Sytuacja była bardzo groźna, na szczęście wszystko zakończyło się bez ofiar. Policja apeluje o rozsądek. Pod żadnym pozorem nie wolno dotykać, nie przenosić, ani nie rozbrajać znalezisk przypominających niewybuchy. W przypadku natknięcia się na takie przedmioty, należy jak najszybciej zawiadomić najbliższą jednostkę policji, zabezpieczyć okoliczny teren przed dostępem osób postronnych, a następnie oddalić się na bezpieczną odległość i czekać na przyjazd służb. Fotografia Dolnośląska Policja Źródło, Super Express.